Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Posiądę twoje ciało, by zniszczyć tę planetę, bo tak naprawdę jestem parszywym typem. Co? Posiąść moje ciało? Czaruję! Ten skurwiel czaruje! Nie ma to jak kolejna misja zwieńczona sukcesem. To co robimy przez resztę dnia? O, a może tymczasowe tatuaże? Ja sobie walnę czaszkę i skorpiona! Kiedy Rico poczuje się normalnie? Ale jak na niego? Czy normalnie? Nie oczekujmy zbyt wiele. Może za kilka dni? No to mam tylko jedno pytanie. Dlaczego głuptak peruwiański śmierdzi pod pachą? Nie? Ja mogę wreszcie dokończyć zdanie, czy nie? Otóż sprawca to ktoś wręcz niewiarygodnie zły, a co najmniej niezbyt fajny. Wsiadajcie, już zapnijcie pas, melodię z dreszczem dla was gram. Cztery koła, czarne siedzeń, rząd, już gęsią skórkę mam. Autobus piekieł bram. Autobus piekieł bram. Nie, ale w niektórych regionach Mongolii, jak komuś zniszczysz jurtę, to wołasz wtedy tapedyjam. Ten oto fajerwerk zapewni ci siłę nośną, która pozwoli ci zbadać stratosferę. A czy to na pewno bezpieczne? 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 Szeregowy jest częścią oddziału, za to Marlenka ma ważne informacje. No ale szeregowy jest mi winien 5 dolców. Tak, a jak to stąd wyciągniemy? Przeklęta bestia. Nie. Nie ma jej. Ale szefa też nie ma. Ten, kto niszczy więzienie potwora, staje się jego pierwszą ofiarą. To żelazna zasada przeklętych przedmiotów. Wszystko to wiem z internetu. A co? A ja cały czas nie wierzę, żeby Morris mógł zdradzić. Choć nie jest to też pozbawione sensu. Widzicie, jak nas saka. Morris jest wyjątkowo inteligentny, prawda? Radzę chwilę odczekać, zanim ktoś tam wejdzie. Tymczasem król Julian jest wyjątkowo... no nie jest. Przestaniesz się tak na mnie gapić? Mam uderzyć pięścią? Julian, wiesz, to wypchana ryba. Nieźle. Nabrałeś mnie tym razem, przyznaję. Ta czerwona linia obrazuje poziom frustracji osoby inteligentnej, która musi wykonywać rozkazy istoty głupiej. Jak widać, poziom rozgoryczenia rośnie i rośnie i rośnie i rośnie. I pytam, dlaczego ten mądry tutaj nie rządzi? A! Przecież to jest bez sensu kompletnie! Ludzie, przecież to się musi zmienić! Koniecznie musi! Czy tylko ja jedyny tutaj to widzę? A! A!